Modash start already. Projekt Modash został zapoczątkowany w 2005 roku. Początki były bardzo trudne ze względu na chociażby na to, że bardzo ciężko było zaadoptować i przygotować kostiumy dla osób niepełnosprawnych. Chyba 7 albo 8 lat temu miałem spotkanie ze starostą łomżyńskim, który będąc na jednym ze spotkań w Polsce powiedział, że jest bardzo ciekawy festiwal w miejscowości Tour we Francji i że właściwie warto byłoby tam pojechać, ponieważ festiwal integruje osoby niepełnosprawne i robi niesamowitą robotę dla, jeśli to można powiedzieć, do tego, żeby była pełna integracja między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi. Tworzone są niesamowite układy choreograficzne i właściwie od tej rozmowy cała zabawa się zaczęła. Mając u siebie w instytucji zespół pieśni i tańca Łomża i bardzo zdolnych i utalentowanych pracowników, udało nam się przekonać te osoby do tego, żeby rozpocząć pracę. I ta praca naprawdę nie była łatwa, natomiast skutkiem wielomiesięcznych prób były 3 wyjazdy. Te wyjazdy odbyły się w roku 2010, 2011 i 2015. But I think there are no... Ciężko oceniać w kategoriach dobrego czy złego występu. Wszyscy dają z siebie maksimum z wnętrza, zarówno pod względem fizycznym, jak i uczuciowym. I to jest najważniejsze, że ta integracja z publicznością. Na ostatnim koncercie finałowym 2000 ludzi, którzy wstaje i na stojąco daje owacje dla ludzi, którzy dokonują rzeczy, czasami wydawałoby się dla nich niemożliwych. Tego nie można ocenić. To jest właśnie o to, co w tym projekcie chodzi. O to wzajemny szacunek i integrację. W tej chwili zaczęliśmy przygotowania do kolejnej wizyty. W tym miejscu chciałem podziękować bardzo serdecznie właśnie powiatowi łomżyńskiemu, który brał na siebie kwestie finansowania i Francuzom miejscowości Tour, osobom, które umożliwiały, dofinansowywały ten wyjazd. Chodź, Edytka pierwsza. No i właśnie, my będziemy wchodzić na scenę, tak? Tutaj sobie wchodzimy i my tymi pięknymi spódnicami. Jest ograniczony czas występu każdej grupy. W tym roku będzie to 8 minut, ze względu na to, że te spektakle są, jak są tyle państw uczestniczy, są dosyć długie, a ponieważ na widowni też są osoby no, niepełnosprawne, niektóre nie mogą aż tyle czasu być obecne na tym przedstawieniu, więc troszeczkę ten czas jest skrócony, żeby to było takie bardziej intensywne. Ale właśnie chcemy przybliżyć tutaj, mamy taką prezentację, żebyście Państwo mogli też zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Uwaga, pamiętajcie dziewczyny ostro, tak? I z tymi spódnicami zacząć. Uwaga, 3, 2, 1 i... Op, pa, 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 pa i dookoła. Raz i dwa i trzy i cztery i hop, hop. My story. Zanim powstał projekt Modash, Nelo założył stowarzyszenie, które miało na celu poprzez projekty taneczne, koncerty, zbieranie pieniędzy dla dzieci, u których trudno było zdiagnozować jakieś ukryte choroby, schorzenia. A z czasem rodzice zaczęli się zgłaszać z dziećmi, które miały różnego rodzaju niepełnosprawność. I jak gdyby poprzez te zbieranie pieniędzy, chociażby w taki prosty sposób jak zakup wózka czy psa dla osoby niewidomej, staraliśmy się pomóc. Z czasem nasze jak gdyby starania dostrzegł projekt Modash i postanowiliśmy wspólnie zaangażować się w ten projekt. I przestał on być jak gdyby projektem lokalnym, a stał się projektem ogólnoeuropejskim. Też jest okazja do tego, żeby się spotkać, tak? W każdej edycji uczestniczą różne osoby. Ta grupa się zmienia, nie jest cały czas taka sama. Będziemy uczestniczyć po raz czwarty.
I zawsze właśnie jest taki odgórnie narzucony temat całego spektaklu. W tym roku to nazwa brzmi Once Upon a Time. I chodzi o to, że to są muzyka z kontynentów Ameryk, tak? Czyli muzyka Ameryki Południowej, Ameryki Północnej. My spośród tej muzyki wybraliśmy sobie Meksyk. I w tym charakterze właśnie będziemy coś tworzyć. Sięgniemy do tradycyjnej muzyki meksykańskiej, a skończymy na nowoczesnej. Oczywiście utwory też już były nam z góry narzucone. My dodaliśmy jeszcze jeden utwór. It's not by accident. Jest takie powiedzenie w języku francuskim, że nie przypadkowo spotyka się ludzi w swoim życiu. Jest to jak rendezvous, jak randka, która później ma swoje odzwierciedlenie w późniejszym życiu. Because we think that is very important. I bardzo ważne jest to, by pokazać, że w tym projekcie wszyscy jesteśmy razem i że między nami w gruncie rzeczy nie ma żadnych różnic. Te kostiumy, te piękne kostiumy mają pokazać tą nie tylko piękne wnętrzne, ale piękną zewnętrzną aparycję. Chodzi o to, by przekonać też władze naszego powiatu do tego, że projekt Modasz należy wspierać, że jest to ważne nie tylko z punktu widzenia lokalnych społeczności, ale także ważne w stosunkach ogólnoeuropejskich. Integrację między narodami ze względu na to, by pokazać też, że nie ma różnic między ludźmi niepełnosprawnymi, a sprawnymi ruchowo. Także chodzi o to, by po prostu być jednością. Polska jest reprezentowana wyłącznie przez powiat wążyński i wszystkie te edycje powiat finansował całościowo, szukając oczywiście możliwości dofinansowania ze strony zarówno miasta, jak też Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Ten koszt wyjazdu jest stosunkowo wysoki. W tym roku pani starosta Elżbieta Parzyk, jak pan wicestarosta Lech Szabłowski, chcą, żebyśmy uczestniczyli w tym działaniu i będą robili wszystko, żeby to generalnie się udało. Ja za państwa pośrednictwem też występuję z apelem, żeby rzeczywiście w ogóle ludzie dobrej woli zgłaszali się do nas. Cele są bardzo szczytne. Myślę, że naprawdę warto te działania robić.